Lubisz swoją babcię? Mhm. I babcię Dianę i babcię Anię. Super. A co z babcią robisz? Babcią Anię robię wszystko. Bawisz się też z babcią? Mhm. I gram Chińczyka. O, super. No moi dziadkowie są ogólnie, wszystko im zawdzięczam, bardzo dużo mi dają od siebie, tak po prostu jako rodzina. I no gdyby nie oni, to nie wiem gdzie bym dzisiaj był, szczególnie moją babcię pozdrawiam i dziadka, którzy bardzo się opiekują moim kotem też i same dobre rzeczy niech mogę powiedzieć. Nauczyli cię czegoś dziadkowie, co tak wspominasz do dzisiaj? Przede wszystkim jak rozmawiać z ludźmi. Babcia mnie też nauczyła na przykład jak robić opatrunki bez pielęgniarką, a dzielek takich bardziej technicznych rzeczy, jak coś naprawić, jak coś zbudować chociażby. W moich dziadkach, no faktycznie tylko dziadek mi został, no bo babcia 2 lata temu zmarła, no, a z dziadkiem tak za bardzo kontaktu nie mam w tym momencie, bo daleko mieszka. A babcię jak pan wspomina? O, bardzo ciepło, babcia mnie wychowywała, można powiedzieć. Chcielibyśmy was spytać o waszych dziadków. Jacy byli? Jacy są? Nie wiem. Nie macie dziadków? Nie. A jak ich wspomina się? Nijak. Ja tam ich nie widziałem jakoś. Ja też nie. No. Telewizja Kalisz. O Jezu. Z okazji zbliżających się dni babci i dziadka powiesz nam coś o swoich dziadkach? No niestety nie powiem, bo odeszli, ale mamy zamiar iść na cmentarz. Zapalić świeczki, więc... A jak ich wspominasz? Bardzo dobrze. Naprawdę byli świetnymi ludźmi. Bardzo dobrze były moje dziadki. Dziadka nie pamięta, babcia była super. Pani jako mała dziewczynka wspomina jakieś takie rzeczy, wydarzenia, które robiła razem z babcią? Ziemniaki kopałam babcią. Tak to nie... Bo babcia była gdzie indziej, byłam gdzie indziej, także nie byliśmy tak razem. Babcia, no bo babcia to ciągle, wie pani jak to było kiedyś, w tamtych czasach nie było tak, babcia ciągle przychodziła z różnymi prezentami, lubiła gotować, piec, także nam bardzo dużo rzeczy przynosiła, pomagała nam, także to jest bardzo takie sympatyczne. Nie mam dziadków, już nie żyją, ale byli naprawdę jako dziadkowie to byli super. Aż żal, że ich już nie ma. Wspomina pani coś, co tak bardzo pani z nimi robiła i z babcią tak, gotowałam, piekłam. To zostanie na zawsze w pamięci człowieka. Czy powie nam pani kilka słów o swoich dziadkach? Jak pani ich wspomina, jacy byli? Oj, proszę pani, no to były bardzo dawne czasy. No bardzo sympatycznie swoich dziadków wspominam, to byli kochani ludzie. Co ja mogę o nich powiedzieć? No babcia Marysia to była taka maleńka, kochana kobicinka, a dziadek z kolei to też był taki pan, który zajmował się nawet u Marii Konopnickiej końmi. To był też taki bardzo pozytywny człowiek. Każdemu ustępował, każdemu pomagał jak mógł, jak to było, no ale to były lata 70, to już troszkę inaczej jak my. No, człowiek się cieszy, jak tam dziadek po kryjomu każdemu 2 złote na WZ-kę dał. No, w swoim czasie zrobili ładną robotę, nie? No, to nie wiem, no to tak, muszę żyć za nich pamięć i tak dalej. No, no właśnie jakoś tak. Dobra. Co u twojej babki? Powiedz coś. Dobra.